Kajak Olka Doby odpoczywa po wyczerpującej wyprawie, a w policach znalazł się jego słodki odpowiednik. Pracownicy jednej z piekarni przygotowali dla podróżnika tort. Tort wyjątkowy o nietypowym kształcie i dekoracjach. Zostałem tak zaskoczony bardzo mile i ze wzruszeniem, bo tutaj widzę kajak oceaniczny. I to zrobiony w formie tortu. I widzę, że kajak wszystko ma to ten oceaniczny. I kabina, panele słoneczne, komory bagażowe, a nawet wiosło wspaniałe. Wykonać taki tort to nie lada sztuka. Pracownicy piekarni włożyli w to wiele wysiłku. Tym bardziej, że temat nie był łatwy, a odbiorca to przecież sam Olek Doba, pogromca Atlantyku. Powiem, że to było duże wyzwanie, ponieważ w obliczu nagrody, którą dostał, nagrody światowej, więc naprawdę było to duże wyzwanie, żeby ten tort był w dokładnych proporcjach, żeby zawierał wszystkie szczegóły, które są ważne. Proporcje zostały zachowane, ale w odpowiedniej skali. Tort miał ponad metr długości, pierwowzór aż 7. Słodki Olo w całości jest jadalny. W odróżnieniu od oryginału został wykonany z bitej śmietany, obleczonej masą cukrową i jak zapewniają wykonawcy, na pewno jest bardzo smaczny.